Hej, Ola Koziak, ze mną jest Ludwiczek. Hej, hej, cześć, witam. Ludwiczku, no niestety przegrałeś, ale bok tego nie było, widać, że jednak, no trenowałeś. No coś, nie coś trenowałem. No walka była bliska, walka była bardzo bliska. Ma pierdolnięcie, bo jednak czuć, że z gromdzieżami trenuję, z chłopakami się biło na gołe pięści. To są twarde chłopy. Fajnie bym dosłał teraz kogoś mniejszego, nie? Kogoś na przetarcie, żebym sobie trochę poprawił humor i rekord, no. Czyli niezadowolony wracasz, ale wiadomo, porażka jednak troszkę boli. Ale za to miałeś duże wsparcie w widowni. Słyszałeś w ogóle, jak ci dopingowali? Tak, tak, dziękuję mordy wszystkim, wszystkim. Jesteście zajebiści, kurwa. Robię to dla was, a wy robicie to dla mnie i jesteśmy, kurwa, zajebistą fotosyntezą. Działacie na siebie bardzo dobrze oboje, także co najważniejsze, a powiedz mi, masz może jakiegoś następnego przeciwnika już na oku, czy chcesz sobie odpocząć chwilę od walk? No widzisz, no tam Dominik Budzianowski przegrał swoją walkę, więc może to jest jakiś potencjalny przeciwnik. Ja chciałbym zbić do 80 kilo, może szalony reporter, to zobaczymy, jak się dzisiaj zaprezentuje też. Chciałbym bardzo rewanż z Darkiem, to jest dla mnie coś takiego, że mega mi na tym zależy i myślę, że zasłużyłem na to, żeby dostać ten rewanż od niego. Czy to będzie możliwe tutaj w tej federacji, czy jednak na Fejmie? Fajnie by było, jakby to było możliwe, no. Liczę na to, że będzie, ale nic nie zakładam. Ja chcę no na pewno chcę dostać kolejną walkę. Mega się zajarałem tym całą otoczką, całym tym życiem. W końcu mam motywację, żeby kurwa coś robić w życiu i zapierdalać, nie? Jasne. A w swojej walce w sumie cały czas chciałeś obalać, wchodziłeś w te nogi, byłeś chyba trochę przewidywalny dla swojego przeciwnika, ale to był twój plan, czy miałeś jednak coś innego, tylko już głowa ci przystała? Jak to wyglądało? Wiesz co, no byłem dobrze stójkowo, naprawdę dobrze stójkowo przygotowany. Ale on naprawdę mocno bił, więc ja nie chciałem totalnie się w żaden sposób odsłonić gardy nawet. Stałem tylko, trzymałem, dałem mu się wystrzelać. I w momencie, jak czułem już, że się wystrzelał, to wchodziłem po prostu w nogi. No nie wyszło w 100% tak, jak tego chciałem, ale myślę, że no te kontrole i w pierwszej, i w drugiej rundzie miałem. W trzeciej rundzie też miałem kontrolę. Niestety zeswipował mnie i brakło mi tlenu, żeby go przerzucić. Tam próbowałem, czy za nogę, ale już dobrze wycofywał biodra, nauczył się po poprzednich rundach. No, także to, no tak, jak dla mnie walka była bardzo wyrównana między wami. Dziękuję ślicznie. No, na pewno najbardziej zabrakło tlenu, no, to jest to. Ale walka była równa. Myślałem, że wygrałem, tam uciekałem do żółwia i liczyłem na to, że to przetrzymam po prostu. Ale no. Myślisz, że ten jeden dzień wolnego zaważył na tym, że jednak może ten tlenu ci brakło? Co przeleżałeś zamiast trenować? Wiesz co, ja 3 dni leżałem z gorączką generalnie po konferencji. Ale nie, myślę, że nie, wiesz, jednak zapasy to jest bardzo męcząca płaszczyzna, bo nie masz momentu, w którym tak naprawdę możesz sobie odetchnąć, opuścić ręce, pobiegać po oktagonie, tylko cały czas musisz utrzymywać kontrolę, żeby nie stracić tej kontroli. Ja w tej trzeciej właśnie rundzie myślę, że próbowałem złapać chwilę tlenu i tą kontrolę straciłem, także... No. Uczymy się na błędach, znowu jakieś wyciągniesz wnioski i będzie lepiej. Mam taką nadzieję. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. I życzę powodzenia w następnej walce. Dzięki. Dzięki.